Hej, witajcie. W dzisiejszym filmie pokażę wam trening na Dark Wayu. Na Dark Rainie. Na Darku. Zapraszam was do oglądania i od razu mówię, że możecie zostawić pod tym filmem łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, jak jeszcze nie macie. Będzie mi bardzo miło. Teraz lecimy po 2500 w tej chwili i mam bardzo, bardzo, bardzo fajny specjal zaplanowany. Trochę nas w tej chwili nie widać, jesteśmy takie małe, mniejsze. I od razu mówię, że ten film pochodzi z telefonu stajni akacjowej, ponieważ mój się rozładował podczas tego treningu, więc ją poprosiłam, żeby wysłała mi ten film, stąd te czarne paski przy ekranie na dole i na górze. To taki efekt uboczny. Nie wiem, czy widać na ziemi tu i tutaj te drągi, co leżą, bo trochę się zlały ze śniegiem. W ogóle pewnie zapytacie, dlaczego jeżdżę na koniu stajni akacjowej. No dlatego, ja już nie pamiętam, bo ten trening był dawno, ale chyba było coś takiego, że ja nie brałam swojego hobby horse'a i pożyczyłam od niej, albo po prostu chciałam mieć spoko materiał na film. Ale jak widać, no Derek trochę brykał. To jest taki typ konika, taki niewyżyty wałaszek, czyli wysoko skacze, ale bryka. Taki bardziej, o wiele bardziej spokojny storm. Tu w ogóle robimy jakieś kółka wokół tych drągów, nie wiem, co my tutaj robimy, ale i tak najlepsza część tego odcinka to jest ten dziki cwał na tej długiej ścianie boiska. Po prostu Neotek se leci takim spokojnym galopikiem, a Dark Rain taki cwał i po prostu bryki w kosmos. Piękne to było. Tutaj przejazd przez drągi, musiałam to przybliżyć, bo nie było widać. A tu przez drugie, ale już mi się nie chciało przybliżać. A tu proszę bardzo, syndrom gryzienia innych koni będzie zaraz. A no właśnie. Wnikajcie, dlaczego czasami jak ja coś mówię i jest takie na końcu, ale to jest... To jest właśnie minus tej aplikacji, w której montuję, no niestety bywa. Tu będzie piękny, synchroniczny zjazd w bok, jak w tych układach ujeżdżeniowych. O, a tu zatrzymanie było z kusa. Proszę, a tu mój piękny, moja piękna umiejętność zatrzymywania konia przed tym, żeby podleciał do innego konia. No ale co zrobisz, no? To, że wam instruktor mówi, że macie trzymać konia, w teorii to coś daje. No ale w sumie to co wam to da? No przytrzymacie konia i co? Głowę ma skuloną na wodzy, dosiadem go próbujecie hamować. Jeżeli koń jest posłuszny, to okej, ale jeżeli nie jest, no to co wam to da tak naprawdę? Koń nogami tak przebiera, jak mu łeb. Też możesz wodzami ciągnąć, to z tego on nadal będzie jechał. No i tyle. Nie ogarniam tylko, dlaczego mi się taka dziwna chrypa zrobiła nagle, ale okej. Ja zawsze taką mam, jak mówię cicho albo coś robię, to taką mam odruchową. Ale był mały bryk, Neo. Sa. A tu jeżdżę sobie po drągach i robię jakieś dziwne rzeczy z wyginaniem i skręcaniem. O, proszę, a tutaj piękny galop z brykiem. Nie pykł, ale potem nawet git. Ja, no to jest profesjonalne po prostu zagalopowanie, od razu na drąg się najeżdża. Ale może to dlatego, żeby koń po prostu nie zwolnił. Nie wiem, nie ogarniam siebie. Tu kolejne, jakże piękne, po prostu najlepsze zagalopowanie na drugą stronę. Ja po prostu tego nie rozumiem. Dlaczego zawsze, jak koń bryka, to ktoś musi to zasłonić? Ja tego nie rozumiem, nigdy tego nie zrozumiem. Na przykład jak jeżdżę konno, to też nieraz było tak, że ja na przykład jechałam za stajnią akacjową, koń mi bryknął, a ona zasłoniła. Logika.
A, proszę, co robi koń, jak widzi daleko drugiego konia? No właśnie to. Oj, proszę, tutaj macie ten jakże piękny galop. Kiedy Dark Rain postanowił sobie tak na maksa pobrykać. No a tutaj, moi drodzy, zaczynamy sobie skakać. Na początku Ania jedzie sobie z Neosem. To z galopu to taki jakby mini szereg na skok wyskok, a Darek, no właśnie. Dark Rain uznał, że nie będzie skakał tego jak szereg, tylko jak normalną przeszkodę. A tutaj nasz double skok. I no właśnie. Nie udało nam się tego poprawić, ponieważ Darkuś się przestraszył zrzuconej przeszkody. Ja się tylko zastanawiam, jak Neo to zrzucił, jak to było jakieś 40 cm. A tutaj bardzo ładny skoczek. Nic dodać, nic ująć. Chociaż bardziej to wyglądało jak skok z kusa, ale mniejsza. Tutaj mamy taki szereg już trochę wyższy, takie 60 może to jest, coś takiego. W ogóle nie wnikajcie w naszą bardzo dużą kreatywność ustawiania przeszkód na boisku. Trochę takim krzywym najazdem. A tu Darek wyłamał. Oczywiście musieliśmy to poprawić. No i tutaj już bardzo ładnie. Kolejny szereg 70-60, coś takiego. I bardzo ładnie skoczony. A tutaj jeszcze ze złej nogi, więc wybaczcie tą koszmarną technikę. A tu zrzutka Neosa spowodowana tym, że po prostu za blisko się wybił na drugą przeszkodę i zrzucił. A tu Darek zainteresował się kamerą, dwa razy ją powąchał. Potem jeszcze się za nią obejrzał i odpuścił. Tutaj znowu skok nie pykł, bo znowu Neos jak zwykle zrzucił. Wbrew pozorom takie wyłamania są niebezpieczne, no bo zobaczcie to. Skaczesz sobie 70, a końci zaraz za przeszkodą hamuje, no to Jezus. No a skoczek oczywiście poprawiony. Tutaj kolejny skok w zastępie. No jak możecie się domyśleć, znowu niepyknięty, no i znowu Dark Rain wyłamał. I teraz w końcu wpadłyśmy na to, że to ja mogę prowadzić zastęp i nawet jak Ania zrzuci, to ja już i tak przeskoczę, więc nasza logika dopiero teraz się naprawiła. Tu kolejny ładny skoczek na Darkusiu ze złej nogi. To dlatego mam taką okropną technikę. Tutaj jakieś 80, 90, coś koło tego. I wyższych się bałam. O 5 cm wyższych się bałam, a widzieliście, jaki tu miałam zapas. A tu skok Neosa. I tu kolejna jakże bardzo inteligentna przeszkoda. A tu skok Ani. Ja nie mogę z tego, nie ma tak skok na hobby horse, po prostu z hobby horsem w ręce. I to jest tak przepiękne. No i następnie przenieśliśmy się na drugą stronę boiska, bo tam nie było aż tak bardzo wyślizgane. Oczywiście zaczynamy od zrzutki. A tutaj mój skoczek. I z drugiej strony. A tu Ani skok bez hobby horsa i pykło. Z Neosem już nie za bardzo pykło. A tu mój skok z Darkwayem w slow motion. Uwaga, uwaga, wielki powrót na Neoseła. Teraz jadę na Neoseu. I udało się z jednej, jak i z drugiej strony. Więc ja już tak naprawdę nie wiem, od czego to zależy, czy koń skacze, czy nie. A tutaj Ania na Dark Rainie i też nie pykło. A tutaj już sobie jedziemy cwałem. Postanowiłyśmy polecieć po bieżni. Co prawda ja leciałam bardziej po chodniku, a nie po bieżni, ale mniejsza. No i ja jechałam na Neosie.
który jechał szybciej od Darka w tym cwale, ale za to Darek brykał. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na moim kanale. Zajrzyjcie również koniecznie do społeczności, bo tam pojawił się post dotyczący mojego wyjazdu na Kawaliadę. Więc jeżeli chcecie się spotkać, to wpadajcie. Pa!